Siema, siema, jestem Ryan Gipplet, to jest odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty. Jest to odcinek już który? Zgadniecie który? Ja wam powiem który. 131. Witam oczywiście Krzysztofa, siemaneczko. Siemano. Witam widzów na czacie, a was oczywiście ludzie proszę oglądających ten odcinek o zostawienie łapki w górę i subskrypcję na kanale. Były się długo lajty. Także warto. I słuchajcie, dzisiaj mamy taki fajny odcinek, bo trochę taki jesienny, jakby taki wpasujący się w nasze klimaty, ale mamy ogólnie listopad. No i w listopadzie stało nam do roboty, po pierwsze zrobić kiszonkę z trawy, trzeci pokos oraz wykopać buraki, które kupiliśmy w końcu od tego sąsiada. Z pomocą do tego przyszedł nam sąsiad, kolega, który po prostu, że tak powiem, jest fanem złomu. I wiecie, co nam to ogarnął? Może najpierw pokażę tak. Mamy taką maszynę tutaj, którą dzisiaj będziemy obławiać, jakby tak się to mówi, obławianie, obławiarka, po prostu buraki. Będziemy ścinać tym liście, nie? To sobie one wylotują, zobaczcie, jak to fajnie działa. Ale też ciekawostka jest taka, że coś do tego osoba powróciło. I proszę bardzo, jest to kombajn do buraków, taki troszkę wschodniej produkcji. I nie zgadniecie, czyja to jest maska i kabina, nie? No zgadujcie, czy ja. No nasza. Moja. Tak, twoja. No nasza stara oczywiście maska i kabina, którą on, my też ogólnie żeśmy sprzedali na złom tamto, a on sobie to po prostu odkupił gdzieś tam, odmalował sobie trochę, no i proszę bardzo, ma i se chwali, bo on był pewnie się biały, nie? Więc sobie to odmalował na ten kolor, który był bazowo wcześniej z parczewskiego gospodarstwa. No i tu jest ogólnie cały kompanii. Dzisiaj będziemy sobie działać, więc tak troszkę dzisiaj powrót. Wiecie, tutaj trochę taki rozwój, szybko wszystko New Hollandy, jakieś zestawy po 4 metry i tak dalej. Wszystko się rozwija, a my dzisiaj zrobimy sobie taki ostatni powrót do korzeni naszej serii, czyli do takiego trochę zacofanego gospodarstwa. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Krzychu dzisiaj natomiast będziesz co robił przez ten czas, bo ogólnie jadę obławiać, a Krzychu będziesz, powiedz, co będziesz ogarniał. Ja będę zgrabiał łomeczkę obok ciebie. Tak, będę. Dokładnie. Krzychu bierze się za łąkę obok. Jeżeli ja też trochę obłowię, to potem jadę kombajnem. Krzychu dokończy obławianie, no i potem będziemy po prostu zbierać to wszystko na kupę. To jest tak, Krzychu, ty jedź, a ja zaraz tam do ciebie podjadę, nie? Dobra, także już dzisiaj Krzychu fajną robotę sobie wykonuje. Oczywiście link do Krzycha macie w opisie, tam też możecie wpaść do niego, bo Krzychu naprawdę bardzo fajnie się stara z tą serią i bez niego pewnie by też tak nie wyglądało, nie? Także zapraszam serdecznie do niego. A my sobie tutaj odpalamy. Okej, okay, zapomniałem, że mam dużo biegów. Aż troszkę tutaj... O, trzeba trochę tutaj tak pojeździć. Dobra, siódemką myślę. No, na razie starczy jakoś tak, nie? I ruszamy. Także dzisiaj na razie obowiarka. Ogólnie ta sprawa jest taka, czemu ciągle mamy MTZ, no bo zastanawiacie się, dlaczego, skoro już tyle odcinków temu prosiłem was o pisanie zgłoszeń. No słuchajcie, pisał jeden gość, jeden widz, ale niestety się rozmyśla cały czas. On nie wie, czy kupi, dzwoni do nas, mówi, że jeszcze poczekajcie, panowie, bo czekam na jakieś dofinansowania, za które coś mam tam kupić i to ma coś tam pomóc i jakieś tam rzeczy. Za mleko mu nie przyszło, tam go coś ścigają z jakichś ZUS-ów, KRUS-ów, nie wiadomo z czego. I mówi, poczekajcie jeszcze pana, więc poczekamy i w tym czasie sobie po prostu używamy go jeszcze, póki mamy. To się taka akurat fajna akcyjka, taka trochę, taki właśnie trochę powrót do przeszłości. O, ja to nie ukrywam, robiłem próbę ogólnie tego wszystkiego, jak to sobie działa. No i działa to coś spoko, więc zaraz zobaczycie, nie? Roleplay na it, włączony. Tak jest, dokładnie tak. Dobra, jak tutaj ogólnie sprawa wygląda, biorę to sporo. Na raz ja dzisiaj będę jeździć bez GPS-u, także najpierw chyba trzeba to rozłożyć, z tego co się nie mylę. A trzeba podnieść, trzeba opuścić, okej. Okay. Tak. Czy się tam tylko pójdzie, czy nie pójdzie bardzo, zaraz zobaczymy. Dobra, działa, okej, okay, fajnie. Ja na początku w ogóle myślałem, czy też z tego przypadkiem nie leci może jakaś jakieś jeszcze inne rzeczy. Ale jak się okazało, to nic nie leci, to jest po prostu tylko taka animacja tego. Coś jak po trzcinie cukrowe, nie? Także spoko, bo dzięki temu sobie właśnie sobie ogarniemy to w taki sposób, że obłowimy sobie to tak szybciutko, nie? Tam widzę Krzychu. Może szóstkę sobie wbijemy. Tam widzę Krzychu, bardzo ładnie sobie to prasuje. O. Ale sypie. A ty nie widziałeś tej maszynki jeszcze? Nie. Jak ona działa? Kurde, nie obuwiłem tam od mięsa. Jaka robisz, chłopie? Widzę właśnie, no. Bo to takie trochę dziwne jest, wiesz? Ja nie wiem, czy przypadkiem może sobie nie włączyć lepiej GPS-a? Zresztą nie, no w sumie to jest takie dosyć proste, nie? Łapie. No ale zobaczymy za chwilkę. No, siema ktoś, witam serdecznie. Tutaj jak widzicie, Krzychu sobie ładnie łąkę zgrabia. I spoczko, bo będziemy oczywiście z tego mieli potem. To się chyba powinien iść dookoła, tak mi się wydaje, wiesz? Ale ja to może pojadę sobie w tę stronę? Nie, jednak, no, jak nie się wiem. Dookoła jeździ, to dookoła się jeździ, niech będzie dookoła.
Czekajcie, bliska jeszcze sobie gorniem. A, no i co, przy okazji mam też wygrane nowe tekstury kukurydzy, ale dzisiaj wam ich za bardzo nie pokażę, no bo nie ma jak. Ale wieści mi, kukurydza jest niesamowita. W sensie, inaczej Krzychu, nie mam wygranych jeszcze, ty jeszcze nie masz wygranych, jak coś. No nie wiem. Wiesz, mam wygrane do siebie, ale chcę dodać je na mapę, wiesz, bo one też mają bardzo fajne ugniatanie dodane. Więc, pewnie znaczy sobie ten topaczek, który wyszedł do mnie temu, nie? No. Więc bardzo fajna paczuszka. Ile w ogóle to bierze naraz rządków? A 5 bierze, nie? Więc jak on taki tym na środku tutaj, to bym się było spoko, nie? Chyba tak, na tej dalej będzie. Także trzeba jechać na tym trzecim rządku i będzie samo git. Fan rolnictwa, wiesz co, może pogadamy o takich sprawach po odcinku, co? Bo nawet tak trochę nie ma sensu. Live bez nagrywek. Realne granie wyłączone, live z nagrywaniem, realne granie włączone. No tak, tak. Ogólnie chodzi o realne granie, to niedługo też się pojawi fajna seria na kanale. Taka roleplayowo trochę, ale z naciskiem bardzo na taki realizm, nie? Więc myślę, że mi się ona spodoba, bo naprawdę tam będę starał się po prostu odgrywać. Ta seria jest po to, żeby się tym bawić, a nie żeby się rozwijać. Także spoko. A tu mamy takie serie pod rozwój i trochę pod takie też granie, co nie? Ale macie rację jak najbardziej, że pewnie gdybym nie robił teraz tego na odcinku, to bym po prostu zajął się tym, że raz przeżył mnie jeździł, nie? A tak to też spoko, możemy tu ogarnąć sobie i w taki sposób. Chyba tak teraz pojadę. No. O, ty Krzychu nie już kończy, widzę, tak? Nie, no jeszcze to małe będę musiał robić, nie? Aha, dobra. Więc myślę, że zrobimy tak, że jak ty skończysz w sumie tą robotę u siebie, to ja w tym czasie po prostu pójdę sobie do naszego starego parterskiego sprzętu i zacznę kopać, a ty w tym czasie sobie będziesz obławiał. Tam jest jakiś delikatny zbiornik, ale nie jakiś taki duży i raczej wolę jeździć teraz przy razie, nie? W sensie, żebyś ty jeździł obok mnie, co nie? Aha. Ale no to zobaczymy, Zarkiga. Tak, pozdrawiam oczywiście serdecznie. Myślałem, że live nie będzie. No, dzisiaj tak troszkę na wariackich papierach się udało tego live'a zrobić, bo już myślałem, że się nie uda, ale mówię, na kurczę, się udało, bo byłem troszkę w rozjazdach i się udało mi na szczęście wyrobić, także super sprawa. Okej. Okay. Także myślę, że i tak git. Ja bardzo szczególnie chciałem zrobić dla was taki ten streamek, że tak powiem, ten ostatni. Żeby po prostu z wami to coś tam też pogadać, nie? No więc myślę, że tak będzie. Tak myślę, że jest spoko, nie? Okej. Okay. Opuszczamy i lecimy. Teraz tak, czy ja tutaj będę jechał. O, dobrze. Tak wiecie, trochę sami się też nie mogę z tym sprzętem ogarnąć, ale. Aha, tu jeszcze jakoś tak leci. No dobra, trudno. Warto jednak to zrobić, wiecie, że wszystko dobrze, żeby potem nie było problemu z. To idzie? Idzie. Nie ma problemu potem z kopaniem, nie? Po prostu. Scotten Belarus? To on, znaczy to jest MTZ ogólnie, co nie? Znaczy, może i Belarus? Może nie. No ale on jest gdzieś z jakiegoś King Mods, chyba tak. No, z tego co każe. Ja to już tyle razy mówiłem, więc. Że ile razy już. Od kiedy go mam, to zacząłem to pytacie, nie? A muzyka nie wali ci praw? Nie, bo muzyka leci moja, wiesz? Muzyka leci, do której mam prawo autorskie. Także spoczko. Okej, okay. No i fajnie. Fajnie leci. Już tylko sobie. O, to złapiemy. Ale bardzo fajna ta obowiareczka. To jest jakaś BM 6M? Co, 6-metrowa? Nie, raczej nie ma opcji 6-metrowa. 6-rzędowa może, o. Prędzej. Może 6-rzędowa prędzej. No i tak, to biorę w sumie na 5 rządków, lepiej. Na 5 biorę? No to 5 biorę, nie? No tak, tak jest idealnie, na 5. No, więc niechaj będzie to tak robione. Który to jest rok? Rok mamy 7 ogólnie tutaj. A tam w odcinkach, które są opublikowane teraz na YouTube, chyba jest 6, nie? Jakoś tak. No, coś takiego. No więc wiesz. Siema Luxonik, witam serdecznie. Forzy grałeś, jasne, spoko. Ruskie kopanie baraków? Trochę tak, no. Ale bardzo, bardzo na razie fajnie to wychodzi. I na razie nie kopiemy, tylko samo obławianiec, nie? Jak to się obłowimy, to będzie spoko potem akcyjka do zrobienia. Okej, dobra. Trochę sobie przyspieszymy, pojedziemy w drugą stronę. Mamy 10 odcinka, więc myślę, że nawet spoko w sumie wyjdzie, bo to sobie trochę poogarniamy, a potem pojedziemy sobie to kopać. Krzychu za chwilkę skończy zgrabiać. No, zaraz będę kończył, nie? No i elegancka robota. Fajnie, bo właśnie myślałem, że może też za krótko bym tutaj to obławiał, ale widzę, że trochę sobie pojeżdżę tutaj, trochę sobie pojeżdżę tam i tak naprawdę 15 minut ogarniemy się z tym, żeby tu porobić rzeczy i potem jeszcze pokopać, nie?
No to dzisiaj fajna akcja buraczki, taka trochę nietypowa, bo nigdy takiego czegoś nie robiłem. I jest dla mnie to w pewien sposób nowość. Ale fajnie. Fajnie, bo chcemy mieć też ogólnie w buraki ludziska, tylko sprzęt do buraków jest niezwykle drogi. A widziałem fajny sprzęt do kopania ziemniaków, który jest o wiele tańszy i bardzo fajne zestawy tam są. Więc kto wiecie, może w jakieś ziemniaki sobie nie pójdziemy. Tylko to raczej bym chciał jakieś takie większe pole i może bardziej podłużne. To więc już wiecie, trzeba kombinować i kupować, nie? O Jezu. Sorki, trochę mi się odbija. No, także to już zobaczy na pewno niedługo jakieś tam kolejne odcinki z tego. Co tam wszystko się będzie działo. MTZ Dymi. MTZ Dymi, MTZ Czadzie. MTZ nigdy nie zdradzie. Yes. Ej, co ja kliknąłem? Matko. O, dobra, poszło. Jadymy. Jadymy. Zaraz tam. Ty już popisanki chyba tak się robisz, nie? Z tego co widzę na mapce. Nie, już mam zrobione. A, zrobiłeś wszystko. Okej. Okay. Dobra, to jak skończysz, to wiesz co możesz teraz zrobić? Przyjechać sobie 16 z tymi zestawami, z przyczepami, nie? Spoko. Stanąłbyś sobie tutaj na miedzy przy, wiesz, od łąki i byśmy sobie jeździli, nie? Znaczy, no. Po prostu postaw go na razie, a ja potem siadę już kombajnem bezpośrednio i ty sobie będziesz też obławiać to wszystko, nie? Bo ja tam pierwsze pewnie zbiorniki jakieś będę ładował na przyczepę, która będzie stała, a potem będziemy siedzieć się razem, nie? Yeah. Myślę, że to będzie spoczko. Który jest odcinek na live'ie? Zgadnij, który jest odcinek na live'ie. Ostatnia osoba, która zgadła, dostała moderatora, ale dzisiaj tak nie robimy, nie? Bo ten moderator został na dłużej, ja tak nie powinien być, muszę go zwolnić. Dobra. Już wszystko się dobrze jeździ, więc fajnie. Doniek, pozdrawiam serdecznie, pozdro. Co, 24? Nie, dzisiaj jest nagrywany 131. Trochę nieźle, co? No ale poszło fajnie. Poszło fajnie ten odcinek. Jeszcze dużo odcinków się nagrali, więc ja się cieszę. O, tam Hakczyku się powoli zbiera do wyjazdu. Ej, ale super, no. Cześć organista, witam serdecznie. A tak troszkę tu, nie wiem, obowiarka chyba i tak w sumie nie musi łapać rządkami, tylko tak jak teraz jeżdżę, nie? Tak może być w sumie. Bo tak nawet nie jest źle, więc nie jest to coś, co tam by było jakoś totalnie nierealne, nie? Byłem blisko? No byłeś. Właśnie, nierealne może tego jest, że ja jeżdżę po burakach, nie? A teraz się będę jeździć między rzędami. Więc jest taki minus troszeczkę. Już wyjeżdżasz, tak? Tak. Dobra, to wiesz co, w takim razie ja tu ci zostawię maszynkę na początku. I będzie to dla ciebie spoko. Jak ktoś to tak sobie wybierz trzeci rządek, nie? Od krawędzi i jedź środkiem maski, to będzie wtedy najlepiej się łapało. Jakby co. Okej. Okay. Wyłączam maszynę i już idę po... O, Krzyku przyjechał. 16. Ale ci akcje. O, elegancko stanąłeś. A my idziemy do tego naszego parczewskiego... radziecko-parczewskiego sprzętu. No właśnie, deptam buraki, nie? Więc też o tym właśnie myślałem. Dobra, jak tego się wchodzi? Czekaj. Tu jakaś drabinka jest? O, tu jest. Czekajcie. Otwierasz? O, otwierasz. O, dobra. Czekajcie, trzeba to zamknąć jeszcze. Kurde. To się to zamyka? O. Dobra, wolę jednak mieć zamknięte, nie? Albo otwórzmy sobie w sumie, kurde, czemu mamy mieć ten? Zamknięte. Otwieramy. No. Słuchajcie, blisko, to jest ta sama skrzynia, która jest normalnie w naszych maszynach. Tak, że naszym tamtej tej. No i patrz, jak to śmiesznie w ogóle wygląda, nie? Czuję się, jak już jechał normalnie MTZ-em, tylko takim trochę monster truckiem, bo jest strasznie wysoko, nie? No, więc ej, w sumie fajnie tak sobie wrócić do takiego gracika, nie? O, no i fajnie, sobie ruszamy. On chyba tak szybko nie jeździ. Ale tak, spoko. Co to za drut jest? A, uja. A, co to do uja jest? Okej. Okay. To jest. Kolega nam zrobił taką maszynkę do buraków po prostu. O, trochę też buraków, wiecie, mam. Zbiorniku sobie próbę robiłem po prostu. I zobaczymy, jak to będzie szło. Z tego co widzę, to jest chyba taka sama szerokość co obławiarka, więc powinno wyglądać nawet w miarę spoko. Okay, zajeżdżamy sobie. No i co? Wybieramy sobie który rządek, najlepiej ten gdzieś, nie? Tak samo, żeby to kopało. Ile bez rządków u ciebie? Chyba będę to chyba brał po 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie.
5 rządków bierze, okej, 5, tak? 5? Chociaż muszę policzyć normalnie, bo nie jestem pewien. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć rządków bierze. Aha, czyli dobra. Jak ktoś bierze, to sobie tak pojedziemy. Dobra, to teraz odpalamy maszynę. Opuszczamy maszynę. Jak sześć rządków, to najlepiej, jak to będzie najlepiej pojechać. Jakoś tak, nie? Gdzieś tędy? No, tędy sobie możemy ruszyć. Chyba panko, które bieg będzie najlepszy do niego, nie? Może damy jakieś wyższe sobie? Ósemka pójdzie? A, na dziewiątku chyba będzie szedł. O! No, więc nawet tam idzie spoko. No i jak widzicie, elegancko się buraki tam kopią. W ogóle też świeże, takie zwierdzik jest malutki. Ale no to działa, nie? Po prostu. Więc to jest, kurde, niebywałe. Jak coś śmiesznie chodzi, nie? O, Krzychu tam robi akcję tamtą maszyną, ja sobie robię tą. Nie, no serio, na tej serii po prostu mamy takie czasami jakieś jajcarskie maszyny, że to hit jest. Ale fajnie tak, kurczę, nie ma jakiejś takiej nudy, nie? Nie ma tego samego, takiej powtarzalności. Tylko coś się dzieje, światełka działają? A jak? Działają, panie kochany. Okej, okay. Może jeszcze na chwilę do 30 wrócił, co? Do 30? Tak. Nie, raczej nie, już wystarczy. Ty wiesz co, Krzychu? Co? Bo w sumie to moglibyśmy siedzieć w sumie raz przy razie, wiesz? Jeden przy drugim. Tak myślę. Tak. Bo ja tu mam 80% też mam, nie? No tu wykopane. Ty na bez kitu, że mam prawie fulla, nie? To trzeba iść raz przy razie, Krzychu. Nie ma co. Już nie pomyślę na początku. Nie, pomyślałem, wiesz, bo trochę żeśmy wykopali, teraz będziemy po prostu jeździć, nie? A ja tak mam pomiar tak ponad połowę odcinka, także spoczko. Dobra, teraz ja tam zjadę na dół. Jak coś, to się wysypie, a ty ten. A ty będziesz sobie tylko mnie jeździł, okej? Okay? No. Tu trochę grzyba zostało buraków, ale to wiecie. Te buraki to w sumie i tak są takimi trochę na taką doczepkę, bo po prostu kupiliśmy od niego, u tego gościa buraki, chcieliśmy sobie tak poprawić jakąś akcyjkę. Ale raczej nic specjalnego z tym się nie będzie tak jakby działo, nie? Po prostu mamy te buraki i to właściwie tyle z tego jest. Okej, okay. No i wysypuje się. Piękna robota. A to ktoś jeszcze idzie ustawić albo coś? Nie ma w zbiorniku tam w ogóle. Nie wiem. Mało. Nawet nie mogę tak ustawić, wiesz, za bardzo. Dobra, no co, podejdź tutaj pode mnie? To byśmy sobie wykopali we dwóch w takim razie. Jak mam podjechać? No, maszyną tamtą. No, w sensie nie maszyną, tylko szesnastką. Aha, że mam obok ciebie jeździć, tak, 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 no. A. Ja to sobie do ludzka pozwolić odpalę tak, żeby było równo, nie? A, czekaj, trzeba jeszcze opuścić. Ja podjadę. Jasne, jasne. Znaczy, na razie to jest ten. Na razie, a no, 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 jasne, jasne. Bo ja sobie no, ludzie sobie podjeżdżą ode mnie, bo to i tak nie będzie łapało na razie wszystkiego, nie? A ile masz na tym, na tempomacie? 9. Okej. Okay. Może właśnie są w sobie taką dziewiątkę, żeby to miał. Wszystko fajnie. O, i dziewiątką sobie będę jeździł, nie? W miarę blisko musisz podjeżdżać, nie? Bo tutaj wiesz, przepa, znaczy łapie jak łapie, nie? O, jest tak równo? Chyba jestem spoko. Może delikatnie przyjmiemy sobie to. Zmieścisz się. To 16 nie daje rady z automatem. Znaczy chyba... ja też zmieniam, ono mi też zmienia i... Aha, i tak się dostosowujecie do tego. No. Bro, to mam 3 tony, nie? Wysypane. Pojedziemy sobie teraz na drugą stronę, okej? Okay? No. Dobra, dawaj. Ło, to jeszcze coś wysypuje. Tak, po ciągniku. To obiad dobrze idzie? Tylko za ten obiad, no da. Jak ty się bujasz, lewo, prawo? Tak? No. Wezmę skit, no. Ty, tutaj byśmy trochę pomiędzy chyba pojechać, wiesz co? Może spotkamy się tam na dole teraz, okej? Okay? Aha. Znaczy, podejdź tam, gdzie byłeś na początku, dobra? Bo to dobra. Trochę odkopię, żeby nie było problemu, dobra? Dobra. Dobra, teraz to trochę właśnie odkopię, żebyśmy mieli przynajmniej przejazd. I git. Właśnie tak, że też myślałem się ogólnie na odcinku, bo przypadkiem nie zrobisz tego odkopania sobie gdzieś tam od tej miedzy, ale z drugiej strony myślę, że też tak nie pokażemy całości, jak to wyglądało. Więc, no w sumie, no nie, wydaje mi się, że w sumie wyszło git, nie? Że robimy to w ten sposób. Cześć Zagola, witam. Witam serdecznie. Ty, nawet tu powiem ci, coś tam sypie ten plon.
Z reguły przy tutaj od właśnie od tego lasku jest trochę heplon słabszy. No bo jest słabsza gleba, nie? Wiadomo. No i przez to też tutaj będziemy się decydować na łąkę, więc będziemy teraz mieli bardzo fajny kawałek łąki, nie? Z tych czterech pól połączonych, tak? Czterech pól? Zaraz. Trzech. A nie czterech? A trzech pól, tylko że jeszcze działka była na pod lasem, tak. Okej, bo ja też mam pula. To jakbyś mógł się trochę cofnąć. Bo jest też po barakach za bardzo. Aha, on zresztą podjechał już. Czekaj. No cechaj. No tak, ale nie wiesz, mi się skończył zbiornik, nie? Dobra, już sypiemy. Ty, mało coś, mało. No, a nie, on ma duży zbiornik nawet. Ja, zobaczcie, ile tego w ogóle tu jest, naprawdę to... Patrzcie, wygląda teraz na wszczepia, ile miałem w środku, nie? To naprawdę nie jest źle, uwierz mi. Okej, okay, się wysypało. Dobra, ja sobie cofnę. I ty w sumie już tam ustaw sobie ten pomysł za chwilę, nie? Jak ja ruszę, to tak samo ty ruszaj, bo ja to już szybciej się nie rozpędzę niż ty, nie? No. Dobra. Ja już ruszam, jak coś. No też. Chyba za blisko, bo nie? No tak w miarę, żebyś... O! No. Spoko jest. Dobra, to się sypie? Nie. Stoi w miejscu. Jezu, poczekaj, nie opuściłem! Dobrze, dobrze idzie. Nie no, hit. Wszystko spoko, ale się nie opuściło, nie? Co w ogóle zapomniałem, bo nawet nie masz, wiesz. Opuść, no, no, no. Ty w ogóle, dzisiaj odklejka jest, nie? Matko bosko. O. Teraz będzie szło. Czekaj, jeszcze to odpalimy sobie, o. No, no mówię. Fajnie buja tej. Sprawdy nieźle. Ty tam, czekaj chwilkę, sekundkę, dobrze? Bo to się podjadę. Nawet jak się... godzinę jadę. No, 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 nawet jak się wysypiesz, to ten, to będzie mi trochę, wiesz, tak lepiej, nie? Z tym, bo ja to właśnie do końca mam prawie 80%. Okej. Okay. Dobra. Ledwo dycha. Kurde, ciężej ma. Pod górkę jeszcze, taką potężną górę. O, teraz idzie dobrze. No bo zwolniłem trochę, nie? Ale nie, teraz leci fajnie chyba, nie? A się coś nazbiera, to się wykopie, o. No i tak trzeba jeździć. Wiecie, się to jest zgrania, co mi brakuje. Ja powinien być do końca pola, żeby było dobrze. No, do końca tak. Właśnie to jest taki problem, że ono jest trochę wąskie, nie? Znaczy jest szerokie, a jest krótkie, nie? No, to jest większy problem. Ale wiecie, ludzka, jakbyśmy mieli tylko kopać jedną rzędówkę jakąś, to tutaj tragedia by była, nie? Pojechałbyś? Tutaj? Podjeżdżam, podjeżdżam. Dobra, czekaj, tylko się tutaj wywetnę, okej? Okay? Żebyś tam nie zahaczył we mnie. No, no, no. Dobra, jestem. Dobrze. Ja już tę dziewiątkę ustałem i lecimy, nie? O, dziewiątkę jadę. No, także to niestety takie dziwne pole. My też się, wiecie, chcieliśmy ludzka wybrać taki kombajn, który jest w miarę szeroki, żeby to wykopać szybko, wiecie. Tu jednak dużo jest takich akcji, byłoby do nawracania za bardzo, nie? Więc musieliśmy po prostu wziąć coś szerszego. No i myślę, że taki parczewski sprzęt tu się sprawuje fajnie. Raczej tak nieprędko będziemy się bawić takie bulwiaste rzeczy. Więc to wiecie, jak to jest. Okej. Okay. Sorry, sorry, sorry. Dobra. O, i tu fajnie. Jakbyś mógł teraz to zjeżdżać na drogę, dobra? Bo to jeszcze muszę odkopać ten żonek, tam mi nie zebrało. Dobrze, dobrze. Okej. No i super. Sorry, że taką ludzkę robimy, ale wiecie, potem będzie ciężki przejazd. Tam, że rosną za krzaki, to też jest trochę problem, czy nie? Dobra, i fajowo, i elegancko. Ja sobie już cofnę. Myślę, że tak ze statakopiami będzie git, nie? Okej. Okay. Tak, muszę wsiąść w tamtą ścieżkę. Złapię mi to. O, złapało. Kopię? Kopię, dobra. To jedziemy. O, idź to? No i dawaj. Czy zrobię wylko wyje? Map DF22? Zrobisz kiedyś? Nie, nie zrobię. Dziękuję za ten. Za pomysł. Ty tak poczekaj chwileczkę, dobra? Mhm. Jakoś dziwnie w ogóle łapie mi, że tak jakby. Jakby szerokość nie wykrył albo coś, nie? Nie wiem czemu. O! Fajnie. O kurde! Pod górę się zdusił. No.
Na jedynce go trzymać. No, widzę właśnie. Wysokość zobaczyłem jak zmienić? Tak, w pikach. W pikach XM musi zmienić tę wysokość, wiesz? Ja się dosyć spoko zmienia, bo tam tylko w zasadzie wpisujesz w metrach, nie? To jest podawane w metrach, więc znaczy teraz tego nie powiem, gdzie to zmienić. Ale szukaj w plikach od tego. O, nie od foliarzy, tylko od. Od czego? Szukać. Kurde, nie pamiętam, jak się ten plik nazywał, już wiesz? Sorry, teraz tam grałem odcinek i tak trochę. Nie skupię to, co się dzieje, co nie? Nie żeby wiesz. Czy szczepa nie jest pełna przypadkiem. Nie jest? Nie jest. Jest. Nie jest pełna. Nie wiem, kurde. Jeszcze nie sypię. O, chodź, jest full. Pełna. No, no, jest full. No zaraz, gdzie to się zmieniało? No, w XML-u danej uprawy, nie? Po prostu musisz to zmienić. Więc jak masz to tam, nie wiem, kukurydzę to będzie majze, nie? Po prostu. A jak zboże to tam, znaczy pszenica to w hat, nie? Się nazywa. Wszystko ogarnąć, myślę. Okej. Okay. No i git. Jak nie będę się łapek? No, on dzisiaj tak troszkę ubogo, że tak powiem, z łapkami, dlatego, że po prostu taki streamek wyszedł spontanicznie trochę. Ale to nic. Nawet też, że nagramy sobie odcinek i będziemy mieli fajny już tutaj kontencik też z tego, bo liczyłem na to, że już w końcu sobie te buraki wykopiemy. Więc w końcu... 9%, ja bym jakby co już ten, nie wierzę, że... Tak? Ale w ogóle nic nie robimy? W sensie, nie wiem, 90%. No, nie, spoko, to tak, to ten, to git, nie? Ja sobie też tak że odkopię trochę. Samemu w sensie, co nie? Mhm. A ty tam możesz sobie tamto, nie? Bo ja i tak tam poczekam sobie na górce. No to w sumie wiesz co, myślę, że tak to sobie robią, że odcinek skończy nawet, nie? Więc tu nawet no nie bo będę tak się. Nie, że to zabierz, nie? No. Dobra, więc zrobimy sobie tak. Dobra, włączymy sobie to. Ludziska, dziękuję wam za uwagę serdecznie. Dajcie znać, czy wam się takie zestawy podobały dzisiaj. Bo trochę tutaj to kimście wygląda, ale no myślę, że wygląda nawet, wyszło nawet fajnie. Także dzięki za uwagę, dajcie lajka dla Krzysia stojącego na krawędzi przyczepy. I oczywiście trzymajcie się cieplutko do kolejnych odcinków tej serii. Trzymajcie się, jeszcze raz jak mówię, no i pozdro. Pa, pa. Siemano.